Cześć, witamy na kanale Dzieciaki w Ogrodzie. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak sadzić pomidory. Twoje własne pomidory, tak? Z twojej rozsady. To jest twoja rozsada. Tutaj mam pomidora. Jednego, bo jego pokażę na filmie, jak sadzić. To jest odmianowy, popisywałem tutaj bawole serce. Bardzo wysoki jest, nie? Za dużo nam chyba urosło. Tak, na początku myślałem nawet, jak już mieliśmy chwilę przed sadzeniem, myślałem, że ten pomidor właśnie z Wiena był taki przekrzywiony, dlatego że po prostu jest duży, dlatego trzeba go posadzić głęboko, dlatego trzeba oberwać też liście. Ja teraz pokażę właśnie, jak oberwać. Dużo tych liści trzeba oberwać. Żeby też nie przesadzać z tym, tego liścia nie wiem. Też tego. Zobaczysz, jak będzie w dołku wyglądać. Chyba posadzę dotąd, bo też jeszcze też tutaj mamy przygotowane. Wierciliśmy dziury i powypalaliśmy, tak, nie? Jeszcze trzeba, warto dać obornik pod korzeń. To oznacza, że właśnie teraz obornik nasypać do dołka i przykryć ziemią, taką, żeby był cały obornik zakryty, nie jakoś mocno. Nie spaliło korzenie. Tak, tak, bo jak tak będzie, dobra, to dobra. Może spalić. Dobra. No. No i teraz pokażę, jak sadzić tutaj takie mszyce, nie wiem, ale takie latające jakby muszki, to czasami jest na pomidorach. Nie, jak nie chcę tak wyjść, to można go tak pościskać, to po jakimś czasie wyjdzie. O, już wyszedł. No, duch ładny ma system korzeniowy, tutaj też widać puszcza. O, no. A to w sumie dobrze, że tam tego nie oberwałeś, nie? Mógł później być go trochę głębszy dołek, ale też będzie się właśnie obrywać, będzie się obrywać pędy boczne, tak zwane wilki, czyli że tutaj wyrasta, czyli że jest liść i pomiędzy liściem a łodygą wyrasta nowy pęd i to się można nazywa tak wilk. Jeszcze trzeba bić to tak troszkę dalej, żebyś nic tam nie uszkodził. Tak, no jest dobrze, dobrze. Dobra. I będzie podwiązywany tutaj, bo widać, już jest przekrzywiony jeszcze. W dodatku jest dosyć duży wiatr, więc myślę, że go za dzisiaj, może jak nie dzisiaj, to jutro go podwiążemy. No i będziemy sadzić resztę pomidorów. Tutaj mamy duże pole takie. Zostało jeszcze całe 35, nie? No, bo 36 pomidorów będziemy sadzić. Kopać, sadzić. Agrowłóknina jest przygotowana tutaj jeszcze do podpisania. Mamy, żeby karteczki, nie mylło, no? Jaki pomidor, ale w tamtym roku kupiliśmy pomidory, znaczy swoje też mieliśmy, ale je kupiliśmy, bo nie mieliśmy ich tak dużo jak teraz. I wtedy te pomidory, nie wiedzieliśmy, które są które po prostu. Zapomnieliśmy wcześniej podpisać i raz wyszło na przykład tak, że miał być pomidor wielkoowocowy, czyli taki z normalnymi, dużymi owocami, a wyszedł pomidor koktajlowy i tak. Ale to też nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia, chociaż czasami po, a tak to przynajmniej będziemy wiedzieć, czy odmiana jest godna polecenia, nie? Tak. I Olek, ale wiesz co, jeszcze mi tylko powiedz, co z przymrozkami? Czy się boisz, czy się nie boisz? No właśnie trochę się boję, ale właśnie pomidory były duże, nie? Mieliśmy już wcześniej, no ale jak wystawili, no ale nie posadziliśmy, bo mieliśmy podczas hartowania trochę klapnęły zawsze nam, nie? Tak, no a dzisiaj jest ładna pogoda, więc liczmy na to, że będzie ok i że przymrozki nie przyjdą, bo nasze pomidory już są gigantyczne. Pewnie tak za kilka dni, albo może nawet za jeden dzień będzie pokazane, czy się przyjęły te pomidory, które posadziliśmy. Bo oczywiście je podlejesz jeszcze, nie? Tak, bo żeby też będą teraz podlewane dużą ilością wody, ale co tak rzadko. No, co tydzień, co tak 10 dni, to też zależy, nie powinno się robić też takiego, że
po prostu ktoś, że się robi tak, podlewamy co tyle i co jakiś czas, tylko powinno właśnie się patrzeć, czy liście klapną, jaka jest temperatura, to wtedy właśnie tak się powinno podlewać. Wtedy one system korzeniowy tak, sobie duży rozbudują same, będą walczyły o wodę, nie? Szukały. Tak, i wtedy też ładniejsze plony. Jak już mówię, właśnie pokażę, czy się przyjmą, ale raczej nie pokażę wszystkich, no bo wątpię, żebyśmy dzisiaj dali radę wszystkie posadzić. To chyba wszystko. Dziękuję za uwagę.